Dzień dobry. Dziś o hydrolacie z rozmarynu lekarskiego, o naszym hydrolacie danowieckim. Dlatego o naszym nie chcę tutaj oceniać hydrolatów innych firm, innych producentów, ponieważ nieznana mi jest historia surowca, z których produkują. Znam swoje rośliny, dlatego opowiadam o swoich produktach. Hydrolat z rozmarynu lekarskiego jest u nas produkowany w procesie destylacji metodą pary wodnej na surowcu zielarskim, na zielu rozmarynu, tylko i wyłącznie na zielu rozmarynu, które jest uprawiane przez nas ekologicznie. Podczas produkcji hydrolatu z rozmarynu lekarskiego w pierwszej kolejności produkowany jest czysty olejek eteryczny rozmarynowy. Później następuje przejście na produkcję hydrolatu. Inaczej też mówiąc, wody z rozmarynu. Hydrolat z rozmarynu lekarskiego, nasz danowiecki, zawiera odrobinę olejku eterycznego, stąd też jego działanie jest mocniejsze. Natomiast jeśli chodzi o sam rozmaryn, to rozmaryn jest jedną z trzech najpotężniejszych roślin o działaniu przeciwutleniającym. Przeciwutleniającym, czyli takim, który zapobiega utlenianiu się na przykład witaminy C w organizmie. Dlatego też hydrolat rozmarynu lekarskiego będzie super się sprawdzał jako surowiec do produkcji kremów, balsamów, odżywek do włosów, a z uwagi, że no ten nasz zawiera czyste drobiny olejku eterycznego z rozmarynu, właściwie nie powinien podlegać nawet konserwacji. Tej też innej przyczyny, że jeżeli już w dalszym procesie produkcji kosmetyków naturalnych producent ma w planie użycie jakiegoś konserwantu, wtedy on sobie sam dobiera rodzaj tego konserwantu, a nie kłócą się w tym momencie dwa różne konserwanty. Ale to zostawiam producentom kosmetyków naturalnych, nie o tym ma być ta krótka prezentacja. Hydrolat z rozmarynu lekarskiego idealnie sprawdzi się w pielęgnacji cery normalnej, dojrzałej, łojotokowatej, trądzikowej czy też naczynkowej. Przede wszystkim co rozrobi nam hydrolat na twarzy? Przede wszystkim głęboko oczyści, zadziała antyoksydacyjnie, przeciwutleniająco, zatrzyma wodę w skórze, a dodatkowo odświeży nam skórę. Sposób podania sobie, nie wiem, zaaplikowania hydrolatu na twarz jest prymitywnie prosty, bo na czystą, oczyszczoną skórę należy po prostu użyć hydrolatu, psiknąć go kilka razy na twarz, świeżo nalewany. Wystarczy prysnąć kilka razy i to jest całość zużywania. Warto jest tak go sobie zaaplikować, aby on się swobodnie wchłonął nam w twarz, a nie ściekał. Ponieważ jak będzie ściekać, to po prostu zaczniemy się wycierać niepotrzebnie i to, że tak powiem, działanie zostanie gdzieś tam zakłócone. Więc dwa psiknięcia na twarz, to wystarczy. Twarz musi być głęboko oczyszczona, najlepiej mydłem z wodą. Hydrolat z rozmarynu też ma super właściwości, jeśli chodzi o włosy, o skórę głowy. Na skórę głowy zadziała nam przeciwupierzowo, wzmocni nam cebulki włosów, no i ograniczy wypadanie włosów. Jedyna taka uwaga, że hydrolat z rozmarynu lekarskiego może lekko przyciemniać włosy, więc tu bym sugerowała takie delikatniejsze używanie tego hydrolatu przez blondynki na przykład, żeby nie przyciemnić sobie włosów u nasady głowy. Natomiast wszystkie inne osoby o innym kolorze włosów zapraszam do używania hydrolatu. Jak go używamy? Najlepiej na mokre włosy,
wtedy, jeżeli mamy włos mokry, wchłanialność substancji aktywnych zawartych w hydrolacie jest o wiele większa. Na mokre włosy świeżo po umyciu pryskamy sobie skórę głowy, bądź też po całości są włosów. Możemy lekko wmasować, jeśli używamy suszarki, to około 10 minut odczekać, po czym użyć suszarki. Na pewno nie można go spłukiwać i jeśli decydujemy się na użycie hydrolatu z rozmarynu lekarskiego bądź też z każdego innego hydrolatu, odradzam używanie dodatkowo odżywek, tak? Bo niestety większość odżywek, która jest produkowana, zamyka strukturę włosa i nie pozwala się wchłaniać innym składnikom, tak? Więc jeśli decydujemy się na użycie hydrolatu do włosów, to tylko hydrolat, a nie inne odżywki. To tak pokrótce, jeśli chodzi o hydrolat. Tylko jeszcze jedna uwaga. Jakiś czas temu była dosyć dużo wzmianek o tak zwanej wodzie rozmarynowej, która właśnie działa na włosy, działa na cerę. Woda rozmarynowa to nic innego jak hydrolat z rozmarynu lekarskiego. I polecam kupować te hydrolaty, które mają w sobie 100% hydrolatu z rozmarynu, a nie są, że tak powiem, doprawiane jeszcze konserwantem. Dobry hydrolat z rozmarynu powinien zawierać drobinki olejku eterycznego, jeżeli jest tworzony metodą destylacji pary wodnej. Każdy inny został inaczej wyprodukowany. To właściwie tyle. Zapraszam do korzystania. Zapraszam na wejście na moją stronę danowiec.pl. Tam oprócz hydrolatu z rozmarynu, który można zakupić, można przeczytać mnóstwo informacji o rozmarynie, o kwasie rozmarynowym, który jest pomocny w leczeniu różnych chorób, nie tylko skórnych. Warto się z nimi z artykułem o kwasie rozmarynowym zapoznać. Warto też się zapoznać z innymi artykułami odnośnie związków chemicznych, które występują w roślinach, bądź też z innymi produktami zawierającymi właśnie rozmaryn lekarski. Dziękuję bardzo. Do widzenia.